Kontynuujemy cykl, w którym prezentujemy stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego z terenu Jaworzna. Dziś opowiemy o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Optymalnych imienia Adama Jany, które ma swoją siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej 200. Nasze stowarzyszenie zajmuje się promocją żywienia optymalnego i zdrowego życia. Stowarzyszenie powstało 3 maja 1998 roku w Jaworznie z inicjatywy Adama Jany, mieszkańca naszego miasta, inspektora Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, znającego już od kilku lat zasady diety optymalnej według wiedzy doktora Jana Kwaśniewskiego. Żywienie optymalne jest żywieniem opartym na podstawach biochemicznych i polega na określonym spożywaniu tak zbilansowanych posiłków, żeby było w nim tyle samo, czyli optymalnie, nie tyle samo, tylko w odpowiednich proporcjach białka, tłuszczy i węglowodanów. Zostało zorganizowane spotkanie z doktorem Kwaśniewskim, na którym to zawiązany został Komitet Założycielski Stowarzyszenia Bractw Optymalnych imienia księdza profesora Sedlaka. W październiku 1998 roku Sąd Okręgowy w Katowicach zarejestrował stowarzyszenie, przyjmując statut i działalność non-profit. Uzgodniono, iż głównym założeniem stowarzyszenia powinno być zrzeszanie osób popierających zasady żywienia optymalnego według wiedzy doktora Jana Kwaśniewskiego oraz propagowanie tego modelu żywienia w Polsce i na całym świecie. Stowarzyszenie powstało głównie właśnie w celu promocji żywienia optymalnego, bo mało kto wie, co to jest. Wszyscy kojarzą optymalne jako słowo, czyli dobrze zbilansowane i raczej polegające na stosowaniu dużej ilości warzyw i owoców, bo tak się stosuje w dietetyce. My chcemy pokazać, że optymalne żywienie to jest właśnie takie oparte na biochemii, gdzie trzeba stosować dobrze dobrane proporcje między białkiem, tłuszczem i węglowodanami. Co roku stowarzyszenie prosi o przekazanie 1% podatku. Uzyskane pieniądze może przeznaczyć na cele statutowe, m.in. sponsorowanie pobytu w arkadiach i domach wczasowych z żywieniem optymalnym dzieci i rodziców tych dzieci, których choroby prowadzą do kalectwa, sfinansowanie części badań naukowych dotyczących żywienia optymalnego oraz dofinansowanie do kosztów szkoleń lekarzy i fizjoterapeutów. Wszystkich tych, którym leży na sercu zdrowie i zdrowe życie, zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na cele naszego stowarzyszenia, żebyśmy po prostu wszyscy mogli zdrowiej żyć. W celu propagowania zdrowego trybu życia stowarzyszenie wydaje regularnie czasopismo pod tytułem Optymalni, w którym zawarte są artykuły poruszające tę tematykę. Czasopismo Optymalni zajmuje się właśnie promocją żywienia optymalnego. Znajdują się tam artykuły dotyczące różnych jednostek chorobowych, jak wychodzić z chorób, jak też nie chorować. Podaję też różne przepisy na to, jak stosować żywienie optymalne, ale oprócz na przykład miesięcznika mamy też w biurze książki, które można zakupić i w biurze, i za pośrednictwem księgarni wysyłkowej. I tutaj można polecić naszą książkę kucharską, z której można się dowiedzieć, jak łatwo stosować żywienie optymalne i jak ono jest też szerokie i bogate pod względem kulinarnym. Aby przekazać swój 1% podatku na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych imienia Adama Jany, należy wpisać w swoim zeznaniu podatkowym nazwę stowarzyszenia oraz numer KRS 40 165 877.